W lipcu na teren zielony, który dzięki miastu stał się osiedlowym parkiem, wjechały koparki i spychacze. Zniszczone zostały trawniki i drzewka oraz krzewy. Mieszkańcy podejrzewali nawet, że skwer przeistoczy się w plac budowy. W tej chwili tam jest przeprowadzona przez inwestora prywatnego z nakazu Urzędu Miasta inwestycja polegająca na połączeniu ulicy Franciszkańskiej z Daszyńskiego siecią wodno-kanalizacyjną i ma być ten teren cały odwodniony i w tej chwili wykonawca, owszem, tam są głębokie wykopy, ale ma jak najmniej ingerować w teren zielone. Ingerencja nie jest wcale minimalna. Ludzie są oburzeni. Było to zmarnowanie po prostu pieniędzy, bo najpierw dbaliśmy o to, żeby ten park powstał dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, żeby sobie mogli odpocząć tak tutaj, akurat taki skrawek zieleni. No nie podoba mi się to, no, że to tak długo trwa przede wszystkim. Było tu elegancko zrobiono, ławeczki, tam można było posiedzieć, to teraz nie wiem, co tu będzie. I bardzo brzydko jest. No. Bardzo brzydko, bo nawet dzieci nie mają gdzie bawić się, nie ma w parku miejsca, park rozkopany. A jednak cały, jakby nie było, cały miesiąc ponad lipiec jest rozkopany. Dyrektor Łazarski po naszej interwencji skontrolował teren inwestycji. Stara się uspokoić mieszkańców. Żywopłot strony Daszyńskiego zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Po wykończeniu tych wszystkich prac zapewnienie jest kierownika robót, że to będzie wszystko, ten obraz księżycowy zniknie do końca tego tygodnia. Po czym tam zostanie nawieziona odpowiednia ziemia, humus lub czarnoziem, na którym będą tworzone wszystkie te trawniki, które zostały zniszczone. Alejki, które zostały też zniszczone w wyniku prac ciężkiego sprzętu, też zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Także ten tydzień najbliższy te prace powinny z grubsza już zostać zakończone i nastąpi odtwarzanie zieleni. Szef Zakładu Dróg i Zieleni ma nadzieję, że do końca tygodnia roboty zostaną zakończone i wykonawca przystąpi do prac odtworzeniowych. Nie jest jednak tego pewny. Jeżeli tak nie będzie, zostaną naliczone stosowne kary urzędowe i miasto na własny koszt, którymi obciąży wykonawcę, odtworzy zieleń w należyty sposób. Mieszkańcom osiedla Daszyńskiego trudno uwierzyć w zapewnienia, że jeszcze w te wakacje będą mogli wypoczywać na skwerze. To głośna sprawa, która dotyczyła WIP-owskich kont bankowych, w którym doradcą była Dorota S. Prokurator okręgowy w Suwałkach skierował do sądu okręgowego w Suwałkach wniosek o skazanie Doroty S. bez przeprowadzania rozprawy. Taki wniosek został dołączony do aktu oskarżenia, który liczy 149 zarzutów. Pani Dorota S. była pracownicą banku oddziału w Suwałkach PKO SA i jest oskarżona o przywłaszczenie mienia, o oszustwo na znaczne kwoty, mianowicie zgodnie z tezami aktu oskarżenia straty banku wyniosły w wyniku jej działania ponad 500 tysięcy złotych, zaś straty ponad 50 osób pokrzywdzonych, osób fizycznych w kwocie ponad miliona złotych. Ponieważ sprawa została dogłębnie wyjaśniona, a sprawczyni przyznała się do zarzutów, w związku z powyższym prokurator okręgowy złożył wniosek o wymierzenie kary bez rozprawy sądowej, warunkując to jednak kilkoma sprawami. Prokurator złożył wniosek o skazanie pani Doroty S. bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie jej kary 3 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, orzeczenie kary grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody. Jeśli chodzi o ten obowiązek naprawienia szkody, to w chwili obecnej sąd skierował sprawę do mediatora i mediator ma spowodować, by doszło do porozumienia między głównym pokrzywdzonym, to jest bankiem PKS-a, a oskarżoną. I gdy ta sprawa wróci z mediacji, sąd podejmie decyzję w tej sprawie. Czyn popełniony przez oskarżoną zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. To ponad 3 razy więcej od proponowanej przez prokuratora wysokości kary. Tradycyjny ranking szkół ogłosiła Rzeczpospolita wraz z miesięcznikiem Perspektywy. To ocena w 3 kategoriach sukcesów młodzieży w olimpiadach przedmiotowych,
wynikach matur oraz w opinii szkół wyższych. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej awansowało w tym rankingu o 43 pozycje. To rewelacja, mówią w liceum. Nie ukrywam, że rzeczywiście te wyniki, które osiągnęliśmy w tym roku w ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół, jest rewelacyjny i tym lepiej, że ten ranking ukazuje nie tylko olimpiady, ale ukazuje coś jeszcze bardziej ważnego, wyniki matur, bo myślę, że dla każdego ucznia, który rekrutuje się do szkoły, to jest chyba podstawa. I chcę powiedzieć, że właśnie w tym rankingu ogólnopolskim zajęliśmy 28 miejsce w Polsce z olimpiad przedmiotowych, czyli to jest no rewelacja, dlatego że bardzo trudno jest teraz uplasować się na tak wysokim poziomie. Dalsze dwie następne kategorie to także powód do dumy społeczności szkoły. Wyniki matur w Polsce osiągnęliśmy 67 miejsce w Polsce, więc w związku z tym te wyniki rzeczywiście są także rewelacyjne. Też podany jest taki wynik, po raz właściwie drugi w tym rankingu, który traktuje o olimpiadach, maturach plus opinie wyższych uczelni. My nie bardzo wiemy, skąd się biorą te opinie. No jakkolwiek to dało nam miejsce 47 w Polsce, czyli wyższe aniżeli matury, prawda? A więc te opinie wyższych uczelni też są bardzo znaczące. Z tej rywalizacji wypada się tylko cieszyć. Szkoły suwalskie stoją na coraz wyższym poziomie. Jeżeli chodzi o wyniki matur, to mamy trzecie miejsce w województwie. Wyprzedzają nas dwa licea białostockie. Natomiast ogólnie mamy czwarte miejsce, bo jeszcze jest liceum prywatne przed nami. Co jest, myślę, że też ważne w Suwałkach. W Suwałkach no, jesteśmy bezkonkurencyjni i podam ogólne wyniki podawane, bo na przykład jak my mamy 28 w olimpiadach, to liceum drugie ma 500+, a trzecie ma 343. Więc to jest no, szalona różnica. No i w województwie mamy czwarte, a drugie liceum ma 24, a trzecie ma 13. Podaję to dlatego, żeby widzieć na tle. Społeczność tej szkoły ma wyjątkowo wielki wpływ na uczniów. Po krótkim czasie słabsi doganiają resztę klasy. Matury wskazują na to, że uczniowie słabsi, którzy przychodzą do tej szkoły, przychodzą uczniowie chorzy do tej szkoły, którzy mają kłopoty zdrowotne, bo szkoła ma indywidualne nauczania na przykład. Przychodzą uczniowie, którzy niekoniecznie mają efekty ekstra i też radzą sobie w tej szkole. Więc zapraszam wszystkich gimnazjalistów w tym roku do naszej szkoły. Do oceny rankingowej nie są wliczane wyniki z olimpiad międzynarodowych. Gdyby je uwzględniano, liceum przesunęłoby się jeszcze o kilka pozycji wyżej. Dzisiaj około godziny 6:45 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został powiadomiony o znalezieniu w wiacie śmietnikowej przy ulicy Chopina w Suwałkach zwłok kobiety. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i potwierdzili ten fakt. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 44-letniej kobiety. Na miejscu zostały przeprowadzone czynności, mam tutaj na myśli oględziny miejsca zdarzenia z udziałem prokuratora, prokuratury rejonowej w Suwałkach. W chwili obecnej suwalscy policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadzą czynności w niezbędnym zakresie w kierunku artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Prokuratura rejonowa w Suwałkach prowadzi w chwili obecnej czynności związane z ujawnieniem na śmietniku na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Chopina w Suwałkach zwłok 44-letniej kobiety. W chwili obecnej tożsamość tej kobiety została ustalona, jednakże no, dla dobra postępowania nie mogą być w tej chwili dane podane. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, zabezpieczono wszelkie ślady. Wstępne czynności nie wskazują, aby do udziału
do śmierci tej kobiety przyczyniły się w jakikolwiek sposób osoby trzecie, aczkolwiek było to zdarzenie nagłe, tragiczne, dlatego wszystkie podstawowe czynności muszą być przeprowadzone. Policja w tej chwili dokonuje rozpoznania, poszukując ewentualnych świadków. Również będą wykonane czynności z udziałem biegłego w prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności zostanie podjęta ostateczna decyzja. Nie można definitywnie ustalić przyczyny śmierci. Biegły pobierze na pewno krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie i wtedy prokurator, mając pełny materiał dowodowy, ustali, czy rzeczywiście jest tak jak w tej chwili, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, czy jednak będzie konieczne zweryfikowanie pewnych faktów w dłuższym okresie czasu, wszczęcie śledztwa. Także jest to zdarzenie, które wydarzyło się niedawno. Wymaga to oczywiście czasu, pomimo to oczywiście tego, że organy ścigania, policja, prokuratura pracują tutaj bardzo szybko, efektywnie, tak jak w tego rodzaju sprawach. I myślę, że sprawa niedługo, zresztą tak przepisu tej KPK, wymagają właśnie działanie szybkie, te czynności procesowe muszą być skonsolidowane. Ustalimy wstępnie przyczynę śmierci zmarłej i prokurator podejmie stosowną decyzję procesową o wszczęciu bądź umorzeniu śledztwa po przeprowadzeniu czynności w trybie artykułu 308 KPK. Ta impreza w ośrodku Szelment ma już swoją tradycję od samego początku jego funkcjonowania. Tak samo już czwarty raz organizujemy tę imprezę, zjeżdżanie na byle czym. I myślę, że jest taka potrzeba. Pogoda nam trochę dzisiaj nie dopisuje, ale na to nie mamy wpływu. Natomiast organizacyjnie jesteśmy przygotowani, żeby taką imprezę robić. Na pewno będziemy cały czas to kontynuować. Mimo kiepskiej pogody, marznącej mrzawki, widzów było sporo. Nie zabrakło i odważnych zawodników. Panowie Walędzewiczowie startują tu co roku. Co roku jesteśmy, już trzeci rok z kolei i walczymy. Zbudowaliśmy w tym roku z synem wspólnie helikopter Szelment, helikopter Szelment Show. Rywalizujemy tutaj z zawodnikami. Już z tego co wiemy, to jest w granicach 8 grup, ekip, które przygotowały różnego typu bolidy na start. No, myślę, że zainteresowanie będzie dość duże. No to helikopter to dla syna, a dla siebie? Ja dla siebie, że też uczestniczę w tego typu zabawach, zbudowałem w zasadzie koguta takiego dwumetrowego i myślę, że się zaprezentuję jako pan Twardowski, współczesny na kogucie. Bracia Klimaszewscy przyjeżdżają tu z Podraczek. W tym roku zbudowali własny śnieżny bolid. Na wynalazku naszym, tak zwanym Volkswagenie Golfie. Aha. To pierwszy raz taka budowla? Druga. A co? Wcześniej, dwa lata temu, startowaliśmy na lodówce. Tak, jak się udało? No, czwarte miejsce zajęliśmy. A w tym roku na co liczycie? No pierwsze. A, dobra zabawa? No pewnie. Można się zabawić zawsze. Jasne. Z daleka panowie jesteście? Z Podraczek. No kawał drogi. No. O 50 km w jedną stronę. I opłacało się przyjechać? No pewnie, że się opłacało. Dla zabawy zawsze się opłaca. Dzień później na pięknej górze w Gołdapi w podobnych zawodach wygrał właśnie golf Klimaszewskich. W Szelmencie, w swoim pojeździe na dwóch beczkach i na boso, zwyciężył Fred Flintstone. Bardzo lubię swoją panią, dlatego że czasami żartuje,
robi bardzo fajne rzeczy, fajne ćwiczenia w podręcznikach, się śmiejemy, śpiewamy piosenki, mamy zeszyty do piosenek. No i nasza pani jest taka fajna, że nie wiem co i ją bardzo lubię. I lubię swoją panią za to, że czasami nas rozśmiesza, lubi się z nami bawić, wychodzi z nami na plac zabaw, dużo śpiewamy i zgłasza nas do różnych konkursów i mamy bardzo dużo sukcesów. Jest bardzo dobra, bardzo dobre stawia oceny. No i już nie mam nic do powiedzenia. Lubię swoją panią, bo czasami żartujemy, wychodzimy na plac zabaw, a jak już śpiewam piosenki, to tylko jedno, bo witaj szkoło. Oprócz śpiewania piosenek wychodzimy czasami na plac zabaw, się bawimy w klasie, że na przykład pani mówi jakieś zwierzątko, my musimy powtarzać i na przykład kicamy po całej klasie. Jakie zabawy pani wam urządza? Na przykład, że z matematyki coś. No i co robicie z matematyki, jakie zabawy? Na przykład jakieś, że liczy się i potem kto zgadnie jakąś liczbę, to coś robimy. Bardzo miła i czasami żartujemy, no i po prostu ją bardzo lubię. Bardzo lubię moją panią, bo jest ładna, śmieszna i przedstawiamy często z nią różne sztuki teatralne i śpiewamy wesołe piosenki. A jakie sztuki przedstawiacie? Na przykład teraz będziemy przedstawiać o Wigierskiej Siei. I pani uczy was takich historii? Tak, i daje nam różne śmieszne role i właśnie jest fajnie. Wychodzimy na plac zabaw. A jakie piosenki śpiewacie? No właśnie nie pamiętam. Lubię naszą panią, bo jest miła, fajna i bawimy się z nią często. W co się bawicie? Murarza na przykład. W murarze? I na czym polega taka zabawa? Że wszyscy są po jednej stronie, jedna osoba jest murarzem i wszyscy muszą przebiegnąć, a murarz musi złapać.